łatwiej nam się filtruje piwo. No, śrutowniki walcowe są dużo droższe, gotowe takie rozwiązanie do użytku, no to już jest koszt około 1000 zł. Można też sprowadzać same mechanizmy ze Stanów i kombinować coś do nich. Tak właśnie zrobiliśmy my. Tu jest akurat Krakenstein, amerykański śrutownik w tej najprostszej wersji. I do niego jest zrobiona obudowa i napęd. No i teraz same clue, napęd do śrutownika. Wielu osób korzysta z wiertarek i wiertarka nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem do napędzania śrutowników, ponieważ wiertarka ma stosunkowo duże obroty. Ona ma kilka tysięcy obrotów, gdzie do napędzania śrutownika potrzebujemy około 200-300. I ta wiertarka strasznie się męczy w czasie tej pracy. Silnik chodzi wolno, nie odprowadza ciepła i te wiertarki grzeją się i palą. I często taka wiertarka potrafi starczyć na jedno śrutowanie. Takie wkrętarki sieciowe kosztują kilkadziesiąt złotych, więc są bardzo tanie. Ona może chodzić non-stop. Ja miałem swój śrutownik zasilany taką wkrętarką. Potrafiłem zmielić nim 25-30 kg w ciągu 15 minut i ta wkrętarka ledwo się robiła ciepła i można było sobie mielić. W moim browarze kupiłem jedną taką wkrętarkę i ona mi przez półtora roku ważenia po 2-3 walki tygodniowo po 60 litrów cały czas działała. Jeszcze ją wykręcałem i tą samą wkrętarką robiłem różne drobne prace w domu. To zawsze też jest powód, żeby tam przekonać żonę, że taki zakup jest niezbędny. I też jest jedna też bardzo ważna rzecz. Przy wkrętarce ona posiada sprzęgło. Dlatego jak coś nam się zablokuje, to nie to, że ta wiertarka zaczyna żyć własnym życiem na tym śrutowniku, tylko po prostu zaczyna działać sprzęgło i nic nam się nie dzieje. To też jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Niektórzy przy napędzie śrutowników kombinują z silnikami od pralek, kołami pasowymi. To też jest mało bezpieczne, bo w takie koło pasowe bardzo łatwo sobie wkręcić koszulę, czy żeby złapała ręka, a też nie jest zdrowe dla samego śrutownika, bo są duże siły ścinające i te uszkadza wałki śrutowników. A tu wkrętarkę możemy umieścić osiowo i wtedy bez żadnych tarć, obciążeń sobie to działa. Silnik od wycieraczek ma troszeczkę małą moc. Te wkrętarki mają po 400-500 W, więc to spokojnie można z tym zmielić wszystko. I nieśrutowane, i karmele, i pszenice. Wszystko można spokojnie zmielić i ten silnik o mało nie stęknie. Jedyny problem miałem przy słodzie grodziskim, to wtedy musiałem troszeczkę wolniej śrutować, mniej sypać, bo już potrafiło mi stanąć. A tak to każdy dowolny słód mogłem wsypać i ten śrutownik mógł sobie sam pracować, miałem pewność, że nic się z nim nie stanie. Jakieś pytania odnośnie tutaj śrutowania? No dobra, to idziemy dalej. Zacieranie. Mieszanie zacieru przy podgrzewaniu, to tam przy zwykłych piwach, to jest to pewna praca, no, którą łatwo można wyeliminować, kupując sobie lub robiąc mieszadło mechaniczne. No to są różne konstrukcje, każdy ma swoją wizję. Na forach widać, jak to niektórzy budują nawet takie dosyć rozbudowane konstrukcje, ileś łap w pionie, w boki, na każde strony. My stosowaliśmy takie trzy łapy do garnków pojemności 30 litrów, a powyżej takie sześciołapowe. I to sobie spokojnie dawało radę kręcić zaciery nawet takie 3:1 i nawet mniejsze bez problemu. Nie trzeba było mieszać łopatą, to był zacier ładnie wymieszany, było wszystko równomiernie, nie było problemów z przegrzewaniem, z grudami, z niczym. Do takiego mieszadła do napędu jest najlepiej użyć silnik od wycieraczek. My używaliśmy silniczki od Volkswagena Passata, kupowaliśmy je po całe 10 zł na szrocie i taki silniczek kupiony za 10 zł kręcił u mnie zaciery po 15 kg i kręcił takie 3 razy dziennie przez półtora roku, ja nie stęknął, jeszcze cały czas kręci i będzie jeszcze kręcił przez długi okres. Dlatego te silniczki, a jak mi się w końcu spali, to za 10 zł założę kolejne.
bez żadnego problemu. Dlatego to jest najlepsze, wydaje mi się, rozwiązanie do zasilania właśnie, do napędzania mieszadeł mechanicznych. On jest fajny, bo jest na 12 V, jest to napięcie bezpieczne. Wiadomo, że przy zacieraniu jest woda, jest para. Przy zasilaniu to 230 V, no to byłoby może trochę niebezpieczne, a 12 V to jesteśmy pewni, że tam żadna krzywda od tego silnika nas nie spotka. I też łatwe jest zasilić taki silniczek, bo możemy do tego celu użyć zasilacza od komputera. Każdy na pewno jakiś komputer w domu stary ma, który już tylko czeka, żeby go wywieźć na śmieci, więc spokojnie można sobie ten zasilacz wymontować, a jeśli nie, to są sklepy, które na Allegro wyprzedają stare zasilacze małej mocy, które już do żadnego nowego komputera się nie nadają, a za drugie 10 zł można taki sobie zasilacz nabyć. I wtedy za 30 zł i troszeczkę pracy mamy silniczek i zasilanie już do naszej kadzi zaciernej. No ja dodatkowo robiłem sobie te silniczki od wycieraczek, mają dwa biegi prędkości, zasilacz ma dwa wyjścia 5-12 V, więc mnożąc to możemy mieć cztery różne prędkości. Na pierwszym biegu 5-12 V, na drugim biegu 5-12 i wtedy mamy cztery prędkości mieszania. I to jest wystarczające, a jeśli komuś to jest mało, to prosty układ elektroniczny i mamy płynną regulację obrotów. Garnek lidlowski, kolejny taki kamień węgielny piwowarstwa. Jest bardzo fajny cenowo, bo to koszt takiego garnka z grzałką elektryczną jest podobny do zwykłego garnka emalianowanego. Możemy go sobie ustawić w dowolnym miejscu, na szafeczce, na ziemi. W tych nowszych wersjach tych garnków były różne wersje z różnymi grzałkami. Niektóre wymagały delikatnej poprawki, bo tam termostat był troszeczkę za mocno przykręcony, tam było zabezpieczenie termiczne, które trzeba było delikatnie odgiąć, ale generalnie takie garnki kosztowały od 150 do 200 zł i już mogliśmy mieć w tej cenie. No to jest cena też garnka emaliowanego, za który trzeba zapłacić, z tym, że ten już ma własną grzałkę. W niektórych te nowsze wersje już miały tę grzałkę taką, że w połączeniu z mieszadłem ten zaciek się w ogóle nie przypalał. Tam nie była grzałka bezpośrednio w dnie, tylko była grzałka powietrzna i medium, które przynosiło ciepło, jest powietrze. Dlatego tam się to nie nagrzewało do wysokiej temperatury i nie było przypaleń. To jest taki garnuszek już od razu z mieszadłem mechanicznym, z wejściami na sondę temperatury, także można już mieć z takiego garnuszka i takiego mieszadła zupełnie automatyczną kać. Właśnie, a propos automatyki. To jest kolejna rzecz, to jest termometr DS18B20. To jest bardzo dobry czujnik temperatury, półprzewodnikowy z przetwornikiem. I taki termometr kosztuje, jak się kupi kilka sztuk, po 3,70, to już naprawdę ciężko znaleźć tańszy, dokładniejszy termometr. To jest termometr cyfrowy, on wysyła już sygnał tam 0 i 1 i możemy mieć bardzo precyzyjny pomiar temperatury. Tam jest dokładność 0,5-0,8 stopnia. Są proste układy, za 30 zł można albo kupić na Allegro, albo nawet polutować samemu, jak ktoś ma jakiś taki smykałkę do elektroniki i możemy mieć prosty termometr w takiej cenie, a i jednocześnie bardzo dokładny. Jeśli chcemy troszeczkę mocniej to rozbudować, możemy kupić albo prosty termostat, który będzie nam utrzymywał temperaturę pojedynczą i wtedy sami musimy przychodzić i przestawiać na kolejne przerwy, a możemy kupić już gotowy sterownik, na przykład Boleckiego, który za nas przeprowadzi cały proces zacierania i wtedy musimy tylko wlać wodę, wsypać, wcisnąć guzik i całe zacieranie będzie nas kontrolował. To jest do tego stopnia niezawodne, że potrafiłem rano wstawić zacieranie, pojechać 30 km na zakupy, wrócić i miałem zatarte piwo i mogłem już rozpoczynać filtrację zupełnie, mówiąc 30 km od piwa, jak ono się samo zacierało. I Bolecki ma jeszcze dodatkowo wyjście do komputera, więc mogłem zobaczyć na wykresie, że wszystko było ok, nic się nie działo. Są też takie termostaty dużo prostsze, po 40-50 zł i one tylko nam
utrzymują temperaturę. Bolecki ma dodatkowo możliwość nauczenia tego sterownika naszego garnka. I możemy na Boleckiemu powiedzieć, jak ma grzać, żeby nie przegrzewał, żeby dobrze dogrzał, żeby naprawdę różnica temperatury faktycznej w garnku, a zadanej nie przekraczała 0,2 stopnia. Da się tak to ustawić w porównaniu do innych prostszych termostatów. Są może jakieś pytania do tych części od mieszadła do kadzi zaciernej? No, sterowanie gazem jest o tyle kłopotliwsze, że no nie ma, ciężko jest zrobić tę regulację płynną. To musiałby być elektrozawór do gazu, który by tam miał regulację otwarcia bezstopniową. Jest też opcja, żeby był mały, stały płomyk i elektrozawór od gazu. I on po prostu otwiera zawór i wtedy od stałego płomyka zapala się palnik. I jak dogrzeje, to zamyka elektrozawór i cały czas się pali taka świeczka, jak w takich podgrzewaczach do wody gazowych. Z tym, że tak jak z mojej praktyki było przy podgrzewaniu gazem, to wystarczyło podgrzać, 2 minuty przed końcem przerwy zamknąć gaz i sobie zacier dochodził i potem przez tę przerwę temperaturę trzymał. I potem do kolejnej przerwy trzeba było znowu odpalić palnik, patrzeć 2 stopnie przed kolejną przerwą palnik wyłączyć. Więc tutaj już takie no, koszt automatyzacji jest no, większy niż tutaj zyski z tego, tak? Bo to też, no to gaz to już jest ryzyko. Tutaj przy prądzie mamy bezpieczniki i tam nic nam nie zagrozi, nie? Najwyżej nam się troszkę grzałka przypali, a przy gazie no to już jest ryzyko, jak to zostawimy, że coś się może już wydarzyć, dlatego no tak nie spotyka się, żeby w domu ktoś się bawił tak z automatyzacją gazu. Tam zależy od wersji 27-29, więc na taką 20-litrową warkę na 20-25 litrów, jak się ktoś postara, to też na nim zrobi. Ja przez długi okres korzystałem właśnie z kociołka Adlowskiego na początku mojej przygody z piwowarstwem. Zrobiłem na nim 30-40 warek. No jedyna jest wada, że on przy gotowaniu, no to troszeczkę wolno podgrzewa już tę brzeczkę do gotowania, no i potrafi przy gotowaniu się wyłączać, no bo tam jest zabezpieczenie termiczne, termostat i on potrafi wtedy tracić, no potrafi odłączyć zasilanie na grzałkę. Ale to też, jak chcemy wtedy ważyć więcej piwa, to możemy mieć kociołek lidlowski do zacierania, kać filtracyjną i do tego kocioł warzelny. I wtedy możemy w ciągu, powiedzmy, tych 10 godzin zrobić 2 warki. Nie, mamy kociołek lidlowski jako kać zacierną, kać filtracyjną. A, teraz. A, to na końcu pokażę zdjęcia już takiej mojej całej kompletnej instalacji, którą mam w domu. No to chyba przejdziemy dalej. Filtracja. Wężyk w oplocie. To jest też krok milowy w rozwoju polskiego piwowarstwa. To jest jeden z najprostszych i najgenialniejszych w swojej prostocie sposobów do filtrowania brzeczki. Jest to taki wężyk, którym podłączamy wodę i z tego wężyka jest wydłubana w środku gumowa rurka, która normalnie jest w środku i ten oplot filtruje nam brzeczkę. No to koszt takiego filtratora to jest około 30 zł i 5 minut naszej roboty, która polega na wyciągnięciu tej gumki ze środka. To jest bardzo dobre rozwiązanie na początek. Do takich normalnych piw, jak ktoś zaczyna przygodę z piwowarstwem, to naprawdę nie potrzeba nic więcej. No przy, jak tu już ktoś zaczyna kombinować z pszenicami, witbirami, gdzie jest połowa płatków z żytem, no to czy piwami 20-30 balingów, no to już wiadomo, że taki wężyk to może być rozwiązanie niewystarczające, ale jak ktoś zaczyna przygodę z piwowarstwem, waży takie 12-14, to jest naprawdę rozwiązanie, od którego można zacząć i dopiero potem myśleć nad innymi. Kolejne to filtrator rurkowy.
też przez pewien okres swojej przygody piwowarskiej z niego korzystałem. To jest rurki ponacinane. No i są różne szkoły, żeby nacięcia były od góry, od dołu, albo żeby jedne nacięcia były od dołu, drugie od góry. On też ma swoje zalety, już jest mniej podatny na zasypania, tak jak filtrator z Oplotu. Jedyna jest jego wada, że co tak ubolewałem nad nim i co mi przeszkadzało, że jest trudny w myciu. No, bo trzeba by było go całego rozkładać i w środku w tych rurkach może być troszeczkę muta, to się tego nie domywa, a to muto potem zaczyna w tym filtratorze żyć własnym życiem. Dlatego w końcu zrezygnowałem z tego filtratora na rzecz kadzi z fałszywym dnem. To już jest taka wersja na bogato z kadzi na dużej 50-litrowej skaga, ale spokojnie można sobie zrobić z fermentora z kranikiem, zrobić właśnie blachę perforowaną, która tam wchodzi i mamy kać z fermentora. Można albo zamówić już gotową blachę, gdzieś są znajomi na forum, którzy mają dostęp, można sobie u nich za nieduże pieniądze tę blachę zamówić już ponacinaną, albo można samemu kupić 5 tarczy, kawałek blachy i szlifierką w tej tarczy naciąć. Jak się dojdzie do wprawy, to nacięcie takiej tarczy, takiego wkładu filtracyjnego to jest 40 minut. Za pierwszym razem to było 3 godziny, żeby to tak ładnie zrobić. No i to jest łatwe, proste do mycia. Jest ciężkie, żeby to w ogóle zgnieść. Tak? No tutaj nie zgniecie, nam złoże tego filtratora nie zgniecie. Mamy też lepszą wydajność, bo jest spływ przez dużą powierzchnię złoża i też szybszą wydajność filtracji. No ale to już jest dla kogoś, kto robi duże warki po 50 litrów i też już lubi sobie pokombinować z różnymi zasypami. Ale ja rozumiem, że jakby chcieć robić zintegrowane w kadzi za ciemną i grzane parkiem, to tak nie bardzo. No to jest tak nie bardzo, bo wtedy wypadałoby tę brzeczkę jeszcze cyrkulować przez to. A to już zaczyna być dużo bardziej kłopotliwe, nie? Wtedy jak jest kadź grzana od dołu, to lepszym już jest rozwiązaniem filtrator rurkowy, bo on już sobie to ciepło przejdzie przez te rurki, a ta przegroda będzie, ten wkład będzie działał jako przegroda cieplna i to pod sitem się będzie gotowało. No i to już wtedy wiadomo, ubija enzymy, jest problemy z zacieraniem, przypaleniem, zmiany smaku. Dlatego przy grzaniu gazem od dołu, no to już zostaje nam filtrator rurkowy albo no transfer do kadzi filtracyjnej osobnej. No i z tej kadzi też łatwo jest muta wygarnąć. Jest płaska powierzchnia, nie ma żadnych grzałek, nic. No to też jest metoda kadzi filtracyjnej, jak chcemy mieć fałszywe dno, to grzałki zanurzyć w zacierze. Też miałem taki przez pewien okres taki system, gdzie miałem filtrator rurkowy na dole, mieszadło i grzałki takie o niskiej mocy cieplnej, które były zanurzone bezpośrednio w zacierze. I zmieszadłem. I po zacieraniu była chwila przerwy, muto opadało i filtrowałem prosto z kadzi zaciernej, ale to miało szereg wad, bo raz, że na tych grzałkach potrafiło się przypalić, mimo że one tam były w miarę dobrze dobrane, to też był problem z wygarnianiem tego muta, no bo wiadomo, były grzałki, był filtrator na dole, trzeba było się namęczyć, żeby wydłubać to muto. A teraz jak mam osobną kadź, no to tylko szufelką z tej kadzi wygarniam i już mam po problemie. Jakieś jeszcze może pytania? Dobrze, idziemy dalej. Chłodzenie. No najprościej jest zrobić sobie chłodnicę z rurki miedzianej, z przewodów hamulcowych, bo tam ileś złotych za metr, zależy od ceny miedzi, kupić sobie tych metrów 8, czy 10, czy 12, w zależności od naszego garnuszka i od tego, ile brzeczki robimy. Druga wersja to jest chłodnica z stali nierdzewnej, z rurki karbowanej i większość osób uważa, że mieć lepiej przewodzi ciepło od nierdzewki, to wszyscy wiemy, ale jednak taka chłodnica z nierdzewki będzie chłodziła szybciej, bo ma dużo cieńszą ściankę. Chłodnice miedziane mają ściankę około 1 mm, a ta chłodnica karbowana ma ściankę 0,2. Ta rurka jest dosłownie jak papier.
i też ma dużo większą powierzchnię, przez co jest lepsza wymiana ciepła. No, chłodnice zanurzeniowe, no to jest oprócz chłodzenia w wannie, no to najprostszy sposób na chłodzenie brzeczki. No, chłodnice mają jedną wadę, że pod koniec chłodzenia, jak już brzeczka ma 20-30 stopni, to praktycznie przestają chłodzić, bo woda płynąca w środku bardzo mało się ogrzewa i ta końcówka chłodzenia potrafi trwać bardzo długo. Ale oprócz tego, no to chłodnice są najprostszym i takim przez pierwszy okres ważenia piwa, tak zanim ktoś będzie chciał rozbudować się do 40, 50 i więcej litrów, no to chłodnica jest taką jedyną opcją. No to już jest kwestia piwowara, z czego on sobie ją zrobi i jak sobie będzie podłączał wymiennik płytowy. No to już jest taki Mercedes przy chłodzeniu. Ja miałem pod koniec kać, gdzie robiłem 65 litrów piwa i potrafiłem je schłodzić do nawet 8 stopni w 15 minut. I zużywałem przy tym 80 litrów wody. To był taki wynik już dosyć dobry i ciężko go było pobić. No jedyna wada wymienników jest taka, że brzeczka musi być bardzo klarowna. Jeśli tam będzie mocno zachmielona, natychmiast nam zapcha wymiennik i będzie koniec chłodzenia i będziemy dużo czasu potrzebowali, żeby ten wymiennik umyć. I też z wymiennika otrzymujemy gorącą wodę. Tak jak chłodzimy wężownicą, to na początku tę wodę mamy bardzo gorącą, a potem coraz zimniejszą, coraz zimniejszą. Jak chłodzimy wymiennikiem, mamy cały czas leci z niego gorąca woda. Do samego końca mamy gorącą wodę. I którą potem możemy wykorzystać w browarze do mycia, czy nawet do wstawienia kolejnego piwa, jak czasem tak robiłem, czy też jako wodę do wysładzania. No i takim wymiennikiem właśnie można chłodzić już naprawdę duże ilości brzeczki. Czy są jakieś pytania na temat chłodzenia? Taki wymiennik kosztuje, tak jak ostatnio patrzyłem, to kosztowało około 270 zł, no z tym, że do tego 270-300, zależy jak jest jakaś promocja, to troszeczkę mniej. Taki najlepszy do brzeczki jest 30-płytowy i on tam ma wtedy 30 kW mocy. I one wtedy są dosyć, można jeszcze utrafić, widziałem, że bywają na Allegro promocje. No z tym, że do tego wiadomo, trzeba już wtedy jakieś złączki, węże, jakiś filterek, no i to tam te koszty troszeczkę rosną. Ale też są osoby, które mają na przykład problem z wodą, nie mają wody w domu, bo na przykład z warunków tam hydrologicznych, że jest niski poziom wód i mają problem, żeby właśnie sobie tak tę wodę dowolnie lać na chłodzenie. Nie, nie próbowałem, szczerze mówiąc. Chociaż... Kiedyś raz robiłem takie chłodzenie, że miałem wężownicę zanurzoną w wodzie, i przez brzeczka szła przez wężownicę i tę wodę wymieniałem wodę w tym zasobniku. To było na jakimś pokazie i po prostu nie było możliwości, żeby przepchnąć tam, puścić wodę bieżącą przez chłodnicę. I tak sobie radziłem, że puszczałem brzeczkę w cyrkulacji przez wężownicę zanurzoną w wiadrze z wodą i tę wodę co jakiś czas wymieniałem. Tak? Ona się coraz mniej nagrzewała. No i ciężko powiedzieć, czy to byłoby szybciej, czy wolniej. Tak jak tutaj mówię, to wymiennik płytowy, to że potrafi wchodzić do tam tych 12 stopni, to rozumiem, że tym musisz też być w domu mieć dostęp do wody 12 stopni. U siebie mam dwa wymienniki płytowe. Jeden chłodzi wodą zwykłą z kranu, a do drugiego mam podłączoną schładzarkę do piwa i mam wodę lodową. A to na koniec.
pokażę, jak to wszystko w całości wygląda. Okej, no to lecimy dalej. Jeszcze troszeczkę na temat domowego banku drożdży i pracy z pożywkami. Szybkowaj też jest bardzo fajną rzeczą w browarze domowym, bo możemy w nim dokładnie wysterylizować brzeczkę na startery, kolbę już z gotową brzeczką, podłoża do hodowli drożdży, skosy agarowe, na których chcemy przechowywać drożdże. No i oprócz tego możemy powiedzieć, że jest nam niezbędny w kuchni do gotowania, więc tam zawsze idzie jakoś tę żonę łatwiej przekonać, że jest to wyrób niezbędny. I on wcale do piwa jest tylko przy okazji, bo tak naprawdę to on był tylko nam do gotowania potrzebny. Mieszadło magnetyczne. To jest bardzo dobra rzecz przy wykonywaniu starterów drożdżowych. Można też ją zrobić samodzielnie, kupić obudowę, silniczek od wentylatorek od komputera, do tego zasilacz antenowy i tam w 40 zł możemy się zamknąć z ładnym mieszadłem w obudowie. I ono jest w pełni działające. No powiem, że takie samo mamy w browarze w Janie Olbrachcie, bo na początek przywiozłem swoje i tak zostało, bo przez ten rok działa. No nie ma wielkiej filozofii, jest na dole jeden magnes, który się kręci w obudowie, drugi magnes mamy w kolbie, razem są połączone i nam mieszają kolbę. Tu nie ma żadnych cudów. 40 zł, zależy co tam, jak jest jakiś na przykład stary dysk w domu, z którego można wyciągnąć magnesy. Jest tutaj dużo rzeczy, które nam w domu leżą, chomikują, można je wykorzystać. Czy właśnie jakiś stary wiatraczek od komputera tak samo może posłużyć jako napęd do tego mieszadła. O, tutaj są, to jest posiew drożdży grodziskich, który wykonałem u siebie w domu. I jak widać się udało nawet bez żadnego zakażenia, bo są same czyste drożdże. I tu widzimy, mam ten, o, tu widzimy są pojedyncze kolonie drożdży. Możemy założyć, że to jest czysty szczep, że on powstał z jednej komórki drożdżowej. I to wszystko właśnie za pomocą szkiełek, tego szybkowara, który widzieliśmy wcześniej, można wykonać w domu. To jest naprawdę posiew wykonany jak w laboratorium, tylko wykonany w warunkach domowych. A tu jest zdjęcie już drożdży pod mikroskopem. To są drożdże grodziskie. No i możemy tak w domowych warunkach przechowywać drożdże na skosach agarowych i potem z tych pojedynczych komórek nawet w domu namnożyć i zadać je do piwa. Z probóweczki do większej probówki, z małej kolbki do większej, na tym mieszadle magnetycznym. I tak ze dwa albo trzy razy zrobiłem właśnie z takiej pojedynczej komóreczki, nastawiłem drożdże na piwo. No to już jest zabawa, to już wymaga przygotowanie takiego startera, wymaga tygodnia albo nawet 8-9 dni, jest to już zabawa. Nie zawsze się uda, często można złapać po drodze jakąś infekcję, no ale jak ktoś lubi się bawić z drożdżami, czy oszczędzić już na zakupie płynnych i przechowywać je sobie w lodówce, no to już można się bawić. Dobra. Jakieś pytanie tutaj do drożdży, do propagacji? No jak ważyłem więcej, to starałem się planować produkcję tak, żebym miał gęstwę, tak? I wtedy nastawiałem pierwszą warkę mniejszą, 40-litrową. Używałem tam 2-3 paczek na nią. Potem zbierałem drożdże z tej warki 40-litrowej i zaszczepiałem na przykład 2 albo 3 warki 60-litrowe. Więc tak naprawdę potrafiłem z 2 paczek, 2 albo 3 zrobić 200-300 litrów piwa. Tutaj jeszcze powiem troszeczkę o myciu, takim przeniesionym z browaru przemysłowego. Mycie w browarze przemysłowym składa się z 4 etapów. Pierwszy etap to jest mycie wstępne i w przypadku silnych zabrudzeń, takich jak na przykład osady pofermentacyjne, to jest mycie lekkim roztworem sody, tu 0,5%. I w browarze
jak mamy zbiornik fermentacyjny, on jest cały zapaskudzony po fermentacji, wlewa się do środka niewielką ilość tego roztworu, jest pompa i jest taka dysza w postaci kulki zawieszona pod górą zbiornika. I ten roztwór myjący sobie za pomocą pompy krąży i domywa cały zbiornik. I taka malutka kulka potrafi właśnie taki zbiornik 3-4 metry sześcienne umyć. No i to czasem jak jest gorsza fermentacja, czy zbiornik dłużej stał, no to to wymaga tam użycia cieplejszej sody, czy dłuższego czasu, ale zwykle takie 15 minut z 0,5% łukiem potrafi odmyć wszystkie osady. Potem jest kolejne mycie 1,5% łuk, płukanie, mycie roztworem kwasu, który rozkłada kamień, którego i inne osady, których soda już nie rusza. Dlatego jest potrzebne jeszcze to mycie kwasowe, a potem jest dezynfekcja. No właśnie często w browarze domowym nie ma tego mycia kwasowego i też potrafią na fermentorach, mimo że tego nie widać, to są rzeczy, które nie są widoczne, potrafi się zrobić niewidoczny dla oka osad i tam sobie bakterie potrafią żyć. Dlatego ja u siebie jeszcze miałem taki roztwór kwasu i tam te fermentory dodatkowo myłem kwasem. Pompa. To też jest bolączka piwowarów domowych. Co zrobić, żeby tej brzeczki nie podnosić, nie przelewać? No, próbowałem wielu rzeczy i no, najlepszym dla mnie rozwiązaniem była pompa od pralki Ardo. Kosztuje 36 zł na Allegro, więc cena jest taka przyzwoita. Jest fajna, bo tutaj w ten kruciec możemy wkręcić nypel 3/4 cala, tutaj 3/8, na gorąco można to uszczelnić, więc mamy połączenia gwintowane. I ta pompka jest w stanie nawet taki gęsty zacier przepchnąć z jednego naczynia do drugiego. Ja takie u siebie używam do przepychania zacieru z kadzi zaciernej do kadzi filtracyjnej i tam lepiej lub gorzej, ale nawet sobie radzi z zacierem. Z brzeczką już bez żadnego problemu przez wymiennik płytowy przepycham. No i wydajność ma taką, że 20 litrów na minutę spokojnie, więc to przepompowanie nawet całej walki jest moment. No dobra, to jedziemy. Tak? No, nie, średnio, no ale coś za coś, nie? Można też stosować pompę do zmywarek, ona jest trochę większa, tam już są czasem problemy z podłączeniem, no ale przed pierwszym użyciem ją tam porządnie wyparzałem, myłem roztworami chemii i jakoś nie widziałem dużych negatywnych skutków. Dobrze. No i to jest już browar na tak bardziej poważnie. To jest mój browar, który mam u siebie w Otwocku i to już jest takie zwieńczenie 2 lat albo nawet więcej mojej pracy nad instalacjami. Całą tą instalację wykonałem sam z pomocą 2 kolegów. Tutaj mamy kadź zacierną. Ona ma około 65 litrów. Tutaj jest całe sterowanie do niej ze sterownikiem, który tam kontroluje cały proces zacierania. Jest zasobnik na ciepłą wodę, czyli nie muszę czekać, aż mi się woda podgrzeje, tylko już czeka gotowa, zagrzana na mnie i muszę ją tylko przelać do górnego naczynia. I tutaj jest kadź filtracyjna i tutaj jest rzut na górę z kadzi filtracyjnej. Nie, grzałki są opaskowe, one są na 2/3 wysokości kadzi i one są tak dobrane, że grzeją ten stopień na minutę. Miałem jeden przypadek przypalenia przy żytnim, mi się taki kawałeczek przypalił, a tak to nie ma możliwości, żeby się to przypaliło. No tylko to te grzałki, no to już była dosyć znaczna część tej inwestycji, bo same grzałki kosztowały 1300 zł. No tutaj. Tak, i tutaj ona nawet sobie tutaj leży, jest na tych grubych wężach.
tu jest zrobiony spust i tym spustem zaciel do kadzi filtracyjnej i potem przez korytko brzeczkowe idzie dalej do kotła warzelnego. No to jest ogółem system trzynaczyniowy. Tu jest kadź zacierna, kadź filtracyjna i osobno jest kocioł warzelny, już o większej pojemności. No i tutaj do wysładzania jest gruszka, połączona też z tym zasobnikiem ciepłej wody, więc wysładzanie to jest tylko odkręcenie zaworu i gruszka tą ciepłą wodę rozprowadza po złożu filtracyjnym. I tutaj filtracja to jest takie 1,5 godziny i to przy normalnych piwach to nawet by się dało zejść poniżej godziny, tylko troszeczkę wydłużam ten czas, żeby mocniej wyługować złoże. Tak wygląda kocioł warzelny. On ma 90 litrów pojemności, jest grzany palnikiem gazowym od spodu. Jest tutaj wsprawany kruciec do Whirlpoola, czyli po gotowaniu podłączam pompę i kręcę zawartością tak, żeby się zrobił stożek z osadów, żebym już mógł na wymienniki puścić klarowną brzeczkę. I są dwa wymienniki ciepła. Ten na dole jest zasilany wodą z kranu i on schładza brzeczkę tam do 20-30 stopni. I tu na górze jest drugi wymiennik, mniejszy, i on jest połączony ze schładzarką, w której jest woda lodowa. Ta woda ma około 4 stopnie i tu jestem w stanie sobie dochłodzić tę wodę już do takiej temperatury, jak chcę, nawet do 8 stopni. Nie ma z tym problemów. No i tu na końcu... Tak, tutaj jest zasobnik. Muszę włączyć tę schładzarkę tam 2 godziny wcześniej, żeby ona tę zimną wodę zrobiła. I tutaj jest pompka. I ta pompa tłoczy wodę na wymiennik. Podgrzewa się, ale to tam jest taka duża pojemność tego bufora, tej wody lodowej, że to tam nie ma dużego wpływu. I wtedy po prostu mocniej odkręcam. Na początku jest ta woda lodowa przykręcona i potem sobie odkręcam w miarę chłodzenia. No ale mówię, tutaj te 60 litrów to czas chłodzenia nawet poniżej 15 minut miałem do tych kilkunastu stopni. Ja to rozumiem, że z początku mówisz o tym, jak zapewniasz, że tak powiem, czystość, jeżeli... Wiem. Jedno jest mycie wymienników w obiegu zamkniętym. Podłączam pompę, wypełniam, w kotle jest tam około 5 litrów roztworu wodorotlenku z podchlorynem gorącego i on sobie przez godzinę cyrkuluje za pomocą pompy przez wymiennik. Potem jest płukanie wymiennika i to robię w dniu ważenia tuż przed ważeniem. Potem jest płukanie wymiennika, żeby ten łuk usunąć. I jak jest początek chłodzenia, to najpierw wypełniam wymienniki gorącą brzeczką, wygrzewam je. I przed rozpoczęciem chłodzenia czekam 10 minut. Te wymienniki są wygrzane do tych kilkudziesięciu stopni i przez te 10 minut, jeśli cokolwiek tam było, no to przeżyło mycie, to ta temperatura zrobi swoje. To jeszcze jedna kwestia, jeśli co z tym, że teoretycznie brzeczka powinna zejść poniżej tych 80 stopni w jak najkrótszym czasie, tak? Jeśli byś puścił od razu puszczał i spuszczał całości, sytuację taką, że będziesz miał, nadal będzie ci stało to, powiedzmy, ileś tam brzeczki w wysokiej temperaturze, a część będzie już ochłodzona. Tylko tak, to się problem zaczyna nie przy tej górnej granicy, gdzie jest 90 parę stopni, tylko tak pomiędzy 90 a 80, a tu jest taka duża pojemność tego kotła, że on nie zdąży się tak schłodzić. Zresztą w dużych browarach jest tak samo. Brzeczka jest transferowana do kadzi osadowej, i potem chłodzenie też trwa około 40 minut, godziny. Też ta część tej brzeczki gorąca stoi. W każdym dużym browarze jest tak, że po przetransferowaniu nie chłodzi się całości, tylko brzeczka przechodzi przez wymiennik płytowy i schładza się w części, a pozostała część cały czas jest gorąca, tylko no tu jest nad... Tak, mógłbym tak zrobić, bo tutaj mam powrót, tutaj mam kruciec do Whirlpoola i mógłbym puścić z dołu przez wymienniki, schłodzić tutaj najpierw do 80 stopni i dopiero potem przepiąć na fermentor i już chłodzić do temperatury nastawienia drożdży. Ale po prostu
nie miałem jakichś problemów z DMS-em, dlatego też długo zawsze gotuję. To gotowanie jest intensywne, jest bardzo duże odparowanie. Tam potrafię na te 60 litrów, to potrafię 10 litrów odparować. Jest Whirlpool, a tu przed wymiennikiem jest taka rureczka i tam jest siatka. Jest taki filtr, rura w rurze i ta brzeczka jest dodatkowo filtrowana. To też jest zaczerpnięte z dużego browaru. Dużo tych rozwiązań, które stosuję u siebie, to jest przeniesienie z dużej skali browaru przemysłowego do browaru domowego. Tak wyglądają moje fermentory. Tutaj jeszcze nie ma wszystkich. Fermentorów też robiłem kilka prototypów. To już są te ostatnie. Tutaj jest taki fermentor, gdzie inspirowaliśmy się fermentacją otwartą. I to jest taka pseudo-otwarta fermentacja, no bo wiadomo, z warunku, z powodów tam czystości jest przykryty tam pleksą, więc widać, co się dzieje w środku. Fajnie widzimy, jak to piwo nam pracuje, jak zaczyna się pojawiać pierwsza pianka. Widzimy te takie bałwany piany na piwie, a jednocześnie tam ten malutki, tak, to jest skega 30 dyspowany stożek. A to wiesz co, to było takie, dużo rzeczy, które robiliśmy, się nie opłacało, no bo to było też jakaś nauka dla nas, my tworzyliśmy coś nowego, to były prototypy. Też mnie często jeden kek był przerabiany 5 razy, zanim uzyskał swoją finalną formę. Sami wywalcowaliśmy z blachy i pospawaliśmy. Generalnie nauczyłem się spawać, więc to też te pierwsze nasze prototypy, no to były takie mocno poklikane, że tak powiem. I tam zanim doszliśmy do wprawy, to też troszeczkę, wiele argonu upłynęło, zanim się nam udało nauczyć dobrze spawać. No i tak nawet jeszcze troszkę mogłoby upłynąć. No, mieliśmy długą walkę z nauką spawania, obróbki i dopiero tak naprawdę po półtora roku zaczęło nam coś z tego wychodzić. No i to już jest właśnie efekt jakiejś takiej dalszej pracy. To już jest tutaj z prawej, to już jest ostatni fermentor, który zrobiliśmy. To jest 105 litrów pojemności i on dodatkowo jest chłodzony. Tutaj jest płaszcz wodny w górnej części. Cała ta część cylindryczna jest chłodzona, więc można sobie podłączyć schładzarkę do niego i mieć już nawet fermentację dolną bez większego problemu. Tak, no już. Ale jak robicie to? Właśnie, bo widać tylko jedno wejście, Tak, drugie jest tam z tyłu. Tak, jest podwójny jakby ta część cylindryczna. No stożka już chłodzenia nie ma. I tak samo ten fermentor, też tutaj widać jeden wąż i drugi i on też jest chłodzony. Tutaj ta część półokrągła też. Nie. Nie, to jest taka rynna, bo tutaj też się kierowaliśmy tym, żeby jak najłatwiej było nam to zrobić, nie? I tutaj przy tym fermentorze rynnowym to wystarczyło wziąć kawałek blachy, go wywalcować w taki kształt rynny i tylko były dwa takie długie spawy do położenia. Stąd też tym się kierowaliśmy przy tym kształcie i też chcieliśmy mieć jakąś tą fermentację otwartą. Ten tutaj ma 90 litrów fermentor, więc takie warki po 65. Tylko zastanawiam się nadal kwestia pokrywy. Jak gdzieś to zamknięte zrobić, to... Kawałek pleksy. I uszczelka z wężyka silikonowego. I na fermentację to wystarczało, bo to tutaj ja robiłem tak, że piwo fermentowałem 5 dni i potem przelewałem do kegów. Już leżakowanie było w kegach. Przez te 5 dni, jak robiłem na S4-kach, czy S4-ki były moje ulubione drożdże, one mi gwałtownie siadały, był koniec fermentacji, miałem czyste piwo i dosłownie po 5 dniach mogłem zlewać piwo
do kegów. Cicha w kegu. I ono wtedy też troszeczkę gazu więcej złapało. No i ciężko jest w warunkach domowych zrobić taki naprawdę szczelny fermentor, tak, żeby on wytrzymał te ciśnienie, żeby można było jak w dużym browarze je nagazować i rozlać. No tutaj w tym dużym, jak z tego dużego laliśmy w butelki, to była mordęga, no bo tak jak było w nim 70 litrów, no to to jest 7 skrzynek, dobrze mówię? 7 skrzynek do wlania, 140 butelek. No to już jest takie dobre 2 godziny siedzenia i dłubania. Dlatego już później to już miałem 22 kegi, już większość piwa robiłem w kegu. Okej. Okay. O, nawet ten. Czy są jeszcze jakieś pytania? Możemy do czegoś wrócić? No to ja już tak. No jest tak, że powoli, bo wtedy mieszkałem jeszcze z rodzicami, tak powoli zabierałem kolejne pomieszczenia. Tak. Na początku zaczęło się od takich. Pierwszy etap to był garnuszek na blacie, tutaj w podziemiu i tak był ten jeden garnuszek, 2 małe fermentory. Potem z jednego garnuszka zrobiły się 2, z 2 fermentorów zrobiło się 10. No i tak to potem jak ten garnuszek było za mało, to wywaliłem szafki i tutaj już zająłem 2 metry na podłodze. Potem posprzątałem kolejne pomieszczenie i w tym kolejnym pomieszczeniu kolejne garnuszki i potem posprzątałem znowu kolejne pomieszczenie. Nie no, w pewnym momencie to już ten browar zajmował prawie całą piwnicę. Tutaj ta warzelnia, no to jest ta część, no to są ze 2 metry kwadratowe, tam kocioł warzelny i wymienniki kolejne 2. Oprócz tego fermentory to już były kolejne ze 2-3 metry. No i oprócz tego miałem 20 kegów, no to te 20 kegów i te ileś skrzynek też trzeba gdzieś trzymać. Oprócz tego miałem całą lodówkę na chmiele, na drożdże, no i to tak się rozrastało. Jedno pomieszczenie na słód, no bo tego słodu to tak jak robiłem dostawę, to robiłem już całą paletę ze strzegomia, to potrafiłem mieć 200-300 kilo słodów w domu. Nie, no jak taki miałem dobry okres, gdzie dużo ważyłem, to potrafiłem robić i 3 walki tygodniowo po te 60 litrów. Takie rozwiązanie wydaje mi się pewniejsze pod kątem kontroli. Tutaj jak mam mieszadło, mam czujnik temperatury, to dokładnie wiem, co się dzieje, mogę to mocno podgrzać, tak? I mam jednolitą zawartość, tak? A jak mam Hermsa, ta brzeczka płynie, to nie mogę jej też za bardzo podgrzać, bo ubiję enzymy, które są w niej. Mogę ją podgrzać tylko określoną temperaturę. I prędkość grzania zależy wtedy od przepływu brzeczki. Jak zwiększam przepływ brzeczki, to zbijam złoże i wtedy ten przepływ jest mniejszy. To mi się wydaje, że jest prostsze w opanowaniu niż Herms. Przecież można kontrolować bez zmieniania przepływu, w HLT, ale znowu nie możesz tej temperatury za bardzo zwiększyć, bo ubijesz enzymy i będziesz miał problem ze cukrzeniem. No po prostu. Nie, no da się zrobić dobrego Hermsa, tylko po prostu mnie to nie przekonuje. Dla mnie ten system ma dużo więcej zalet. To akurat było w piwnicy, więc nawet miałem problemy, że musiałem grzać te fermentory, żeby... Tam miałem takie warunki, latem no to rosła temperatura do 20 stopni, a tak w ciągu sezonu, no to miałem gdzieś tam 15 do 10 stopni nawet, więc tak jak nastawiłem temperaturę na fermentacji na start na 15 stopni, to ona mi się tam ładnie rozpędziła i potem ładnie wychłodziło i mogłem wyklarować. No potem miałem taką pomysł, żeby tutaj do tej, bo tutaj mam warzelnię, tu są drzwi i dalej jest fermentacja i tu miałem pomysł, żeby zrobić rurociągi na tę wodę i podłączyć tę wodę lodową pod fermentory. No ale już dostałem pracę w Piotrkowie i już jakoś wtedy moje to ważenie w domu troszeczkę podupadło, no bo już po prostu nie mam na to czasu. Teraz odkąd pracuję w Piotrkowie, no to zrobiłem 2 warki i tak już moje hobby
troszeczkę podupadło od tego czasu. Miałem problem przy gotowaniu. Jak odparowałem te 10 litrów wody, no to w tej piwnicy dosłownie zaczynał padać deszcz. Ale to też znalazłem na to rozwiązanie. Tutaj w kotle zrobiłem taki to urządzenie, które zasysało opary. W środku była wężownica ze stali nierdzewnej, przez którą płynęła woda. I na tej wężownicy te opary się wychładzały i wykraplały. I z tego urządzenia wylatywała taka para 30 stopni nasycona, ale no to już wtedy, mimo że tam miałem odparowanie 10 litrów, no to większość tej wody kondensowała się, wykraplała i miałem taki odciek z tego kotła. I wtedy gotowałem to nawet, bo też był problem z domownikami, że jak gotuję, no to niestety piwo śmierdzi. A jak już, no bo najbardziej wonny był ten etap gotowania brzeczki, no ale jak zrobiłem ten odciągacz oparów i wykraplałem tą wodę, tę parę z kotła, no to już też ten aromat w całym domu opadł i już tylko w piwnicy było czuć, że gotuję. Już w domu to tak ciężko było powiedzieć, czy gotuję, czy nie. I też miałem z tego ciepłą wodę. Jak zainstalowałem ten wykraplacz oparów, to potrafiłem po gotowaniu, łącznie z tą wodą z chłodzenia, mieć 100-150 litrów ciepłej wody z tych 60 litrów, które wybijałem. Wcześniej w jaki sposób grzałeś tą wodę do zbiornika? Bo nie wiem, czy tam plastikowy ze zbiornikiem? Nie, to jest zwykła terma. Terma taka 30-litrowa, najtańsza, jaką się udało kupić. Na maksa. Około 80 stopni miała woda w środku. Więc tak jak miałem zacieranie, tak spuściłem całą termę, to w sam raz miałem wodę 50 stopni, żeby zacząć zacieranie. No i mówię, tu spokojnie potrafiłem 15-16 kilo zacierać. I też dzięki temu, że miałem trzy naczynia, potrafiłem robić dwie warki jednocześnie. Tutaj już mi się filtrowała druga warka, pierwsza warka, a drugą mogłem za chwilę zacierać. Jak skończyłem filtrację, zaczynałem gotowanie, to zaczynałem od razu filtrację drugiej warki. W ten sposób potrafiłem w 10 godzin zrobić dwie warki, czyli tam około 130 litrów. Pięć dni w tygodniu, soboty wolne. Nie, no, skończyłem tak, jak miałem. Nie, bo to też było tak, że zrobiłem jedną aparaturę, tak, przetestowałem i potem zaczynałem robić drugą. No i był ten okres, gdzie już nie miałem sprzętu do ważenia, nie ważyłem piwa, no a wiadomo, pić się chce. No i mimo, że pół roku robiłem nowy sprzęt, to cały czas miałem jeszcze piwo. A te 20 kegów w piwnicy czekało. No i jak skończyłem robić nowy sprzęt, to akurat kegi się opróżniły i miałem już w co robić kolejne piwo i takimi skokami potrafiłem pracować, bo to już jest kolejna wersja, to już nawet nie wiem, czy to jest 3, czy 4, czy 5-0. To już jest trzecie. To jest... Nie, to chodzi o to, która to jest wersja warzelni, nie? No to tak zacząłem, był kociołek lidlowski, potem zrobiłem warzelnię z takich aluminiowych termosów na ciekły azot, potem zrobiłem jedną warzelnię nierdzewną, potem drugą i to już jest trzecia, czyli w sumie jest piąta warzelnia, którą wykonałem. Nie mówiąc o tym, ile sprzętów zrobiłem pracując w Brumanii dla różnych browarów domowych w całej Polsce, bo tych różnych sprzętów też troszeczkę od nas wyjechało. Czy są jeszcze jakieś pytania? No to już chyba zakończymy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.